Witam was, moi drodzy, ponownie, no i lecimy zabić kolejnego bossa. Tutaj mamy apteczkę, no i ją weźmiemy. Bo czemu nie, skoro możemy? Bo później nie wiem, czy będę mógł ją ponownie podnieść. No i czytamy, co tym razem? No tak, twin, bliźniak. Nie wiem, kto to jest. Zen? Rysunki jakieś takie dziwne mamy tutaj. A, już kojarzę. A, czyżby to były te olbrzymie, co były na cmentarzu? Zobaczymy. Wchodzimy. Tak, to te olbrzymy. Zresztą nad jest narysowany w prawym górnym rogu ekranu. No to idziemy. Cholera, już wyszedł. Ojojoj. Tam jest apteczka w razie czego. Cholera jasna. Szybkie leczonko. Zobaczymy tę spluwę. O Jezu, to się nie uda. To się nie uda. To jest kolejna spróba. Tak, zwalimy go tutaj. To mi chodziło. Okej. Gdzie jest spluwa? Za późno. Za późno. Przynajmniej przeładowałem tę. Chłopie, nie bądź taki napalony na mnie. Mam trochę mało życia, wiecie? To jest tym najgorsze. Oho, coś mogę zrobić.
Załatwiliśmy go. Elegancko. A co my teraz mamy? Aha, amunicję możemy kupować. Załatwiliśmy go, aczkolwiek nie bez kłopotów. Czy ja tę apteczkę podniosłem? Nie. Bierzemy leczonką. Czy ja to chcę? Jeszcze nie. No bo dobra, weźmy to. Mamy pokonać detektywa. Cóż to oznacza? Cóż to oznacza, że mamy zabić detektywa? Kto będzie owym detektywem? Mamy 102 monety, wow. No ja bym to chciał ulepszyć, wiecie? Mimo wszystko. Mimo wszystko, tak. Po prostu tutaj mogę kupić jedną z tych pułapek albo jeden dynamit. To nie. Piłę możemy kupić, ale za 30. W tym momencie chyba sobie poderuję. No tak, nie mamy piły. Aha, zapiszmy grę. Nie zwróciłem uwagi, czy tutaj są checkpointy, czy też nie ma checkpointów? Czy ja chcę wchodzić tam na tamtą arenę, żeby sobie dorobić nieco? Czy też nie chcę? Chcemy, czy nie chcemy ludziska? Chyba nie, co? Chyba nie chcemy. A, jak soczyście. I dostaliśmy pułapkę. Dziesięć monet. Bardzo dobrze. Wszystko rozwalamy. No te apteczki nie będę brał, bo mamy prawie fulla. To byłoby marnotrawstwo. Czy mogę wejść na górę? Bo kiedyś pamiętam, tutaj była drabina, prawda? Gdzieś. Tylko czy sejfa głowy może chodzić po drabinach? Tam była chyba drabina, bo widzę nawet wejścia, ale go nie ma. O co tutaj chodzi? No, cholera jasne. O co tutaj chodzi? Czemu ja nie mogę nigdzie wejść? A chwilkę! No właśnie, ślepy jestem. Tutaj przecież mogę przejść. Oj, oj, oj. 10 monet za zabicie szczura. Wiecie co? Stać nas teraz na piłę. Gdzie był ten pokój? Gdzie ja jestem? Aha, ja jestem na górze przecież. Przez chwilę się zgubiłem. Kupmy sobie piłę.
żeby tylko sprawdzić. Ciekawi mnie tylko, co jest silniejsze. Czy młot, czy piła? To jest dobre pytanie. Co to znaczy, że 10? Piła jest ograniczona? Jak tak, no trochę lipa, to zmarnowałem pieniądze. Bo myślałem, że to jest normalna broń. Taka jak nasz młot. Słyszę cię. Do widzenia. Chłopie. Jego gałki oczne poleciały. Fajnie to zrobione. No dobra, niczego tu nie ma, tak? Tutaj też nie ma? No nie, to nie. Nic na to nie poradzę. No nie ma niczego. Aha, chyba tam nie sprawdziłem. Tak mi się zdaje. Tutaj? Ale też niczego nie ma. Czy tu może da się przenieść do sejfu innego? Też nie. No to lecimy. Lecimy, lecimy. To była ta dziwna pułapka, pamiętam, co nas ciągnęła. O, dzień dobry. Cóż to za ukryte drzwi? To już będzie kolejny boss. Na to wygląda. W takim razie jeszcze tutaj nie idziemy. Tamtędy przyszliśmy, prawda? Tak, więc zobaczmy, co się tutaj mieści. Jak miło. Ten oto pupsko pokazuje. Nieładnie. To wszystko. Tam jego córka pisała o jakimś gościu w okularach. I w tym momencie mamy zabić detektywa. Dziwne. Czyżby chodziło o Josepha? No ale jaki to ma sens? Jest narysowany jakiś detektyw w okularach. No, wygląda jak Joseph. Wygląda jak Joseph. Dziwne. Tak. Mamy zabić Josepha. Ty wiesz, do kogo ty mówisz, chłopie? Jestem sejfogłowym. Ała. Ała.
dziwne. Jak ja mam go pokonać, jak on jest taki silny? Czy mogę coś kupić tak w ogóle? Czy też nie mogę? Kupmy sobie to. Co ja mam zrobić, moi drodzy? Jak możemy go pokonać? Ja już widzę, że raczej nie mogę do niego tam podejść, bo... Tak, tak, przestań się popisywać. Przestań się podpisywać, chłopie. Tak jak mówiłem, nie mogę raczej do niego podejść, bo on... No właśnie, on strzela i tak dalej. Hej, bez takich. No świetnie, po nas. Nie mam pojęcia, jak go załatwić, moi drodzy, niestety. A, mamy kupione to już, dobra. Nie mamy monet w tym momencie. Kupiłem dynamit. Jak ja mam zabić Josepha? There you are. Spróbujemy wykorzystać to. On zajdzie, nie wiem, czy tędy. Co on robi? Ojoj. On nie wpadł w pułapkę. No i cudownie, jakoś się udało. To była ciężka walka dosyć. Dostaliśmy koktajle Mołotowa, no tak. I co dostaliśmy? Buty? A, szybkość poruszania się, tak? Możemy zwiększyć. No ale, moi drodzy, Joseph był trudny. Muszę przyznać, że Joseph był trudny do pokonania. Czyli jednak ta gra nie jest aż taka prosta, jak myślałem, że będzie. Apteczka by nam się przydała. Na górze była. Na górze była apteczka, w takim razie udajmy się tam. Gdzie to było? Tutaj, prawda?
A tu była apteczka przecież, której nie wziąłem. A, to jednak nie leczy do fulla. Dobrze wiedzieć. Ale zobaczmy jeszcze tam, bo... Jeżeli pamiętacie, weszliśmy tam do tego bossa, do Josepha. Ale korytarz był dłuższy, no właśnie, a tutaj już nie zajrzeliśmy. Bo ja myślałem, że tędy później będziemy musieli iść, ale się okazało, że nie. Jednak mamy iść dołem, za naszą córką. Czy ja mogę tędy się udać? Chyba mogę. Chciałbym cię zabić, szczurze. Ja chcę cię zabić. Dziesięć monet? Tak jest. Sukces. Kolejne 10 monet. Nie tylko po to tu wlazłem, co? No ale w sumie 20 monet piechotą nie chodzi. Dwie dyszki to zawsze coś. Dobra, ten pokój mamy z głowy. Teraz zerknijmy, co się mieści po tej stronie. No, słyszę zombiaka. No i po nim. O, kolejny szczur. Muszę pamiętać, żeby szczury zabijać, bo one dużo dają. Niestety sobie w głowie nie umiem rozbrajać bomb. Czego to dla nas nie ma? Pusto. A, czyli te drzwi też się odblokowały. Dobrze wiedzieć. Pamiętam, że tutaj jakieś części były, no właśnie, których nie było nam dane podnieść. Zgarniemy je. No i to tyle. Zobaczmy, co nam jeszcze jest. Zobaczmy, co nam pozostało do ulepszenia. To znaczy raczej dużo, ale... to mamy 2 na 2, to mamy 2 na 3. Myślę, że nie będziemy na razie inwestowali w to. Ale koktajle. A gdzie mogę ulepszyć mój bieg? A tutaj. O, maksymalne życie możemy ulepszyć. Oczywiście od razu biorę. O, zmniejszyć obrażenia, jakie otrzymuję od przeciwników. Żebym ja od razu to odnalazł wcześniej, to bym to kupił. Świetnie. Świetnie, teraz możemy zapisać grę. No i zapiszemy tutaj. Ale wiecie co, moi drodzy, myślę, że tutaj tak czy inaczej zakończymy ten odcinek. Tak. Tutaj zakończymy i będziemy kontynuowali już w kolejnym odcinku, moi drodzy. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmach.